Łączymy się w bólu z rodzinami, ze strażakami, z całą społecznością w Poznaniu i nie tylko. O godzinie 18 połączymy się duchowo właśnie z tymi strażakami, którzy zginęli w Poznaniu. Zawyją, kochani, syreny, także nie zdziwcie się, no to takie symboliczne uznanie dla tych ludzi, którzy każdego dnia ryzykują swoje życie. No i są po prostu wspaniali. Myślę, że Państwo zgodzicie się z tym takim hołdem, bohaterstwu. Poczekajmy jeszcze 5 minut, a później występ naszej pierwszej gwiazdy Edek Dworniczek z zespołem. A tak, proszę Państwa, strój to strażaka. Polakom do twarzy to też każde polskie dziecko być strażakiem marzy. Pozdrawiamy serdecznie. Czekamy na syrenę. Dzień dobry, witam serdecznie, dzień dobry. Same uśmiechnięte, sympatyczne panie. Tutaj pomiędzy. Tak za kartki, proszę panią, za kartki panią wziąłem. Zaskoczenia. Lekko za kartki. Drugi też, ale jest głośny. Może być głośny, wiesz? Jeden. Panika. Witam, hello! No i fotobudka w balonach i w całej reszcie, jak widać. Ty ma lady, ty ma lady, boys, boys, boys. Były chmurki, był wiaterek, wychodzi słoneczko. Tutaj mamy, nie ma oblężenia, możemy podejść. Dzień dobry, tutaj witam serdecznie. Pan zdrową żywność trzyma w ręce. Tak. Ja jestem tutaj Paweł, zajmuję się takim biologicznym gospodarstwem, uprawiam warzywa tutaj, warzywa, zboża też, jak widać. To przerabiam delikatnie też, tutaj widać swój popcorn, to już wieloletnia tradycja moja. To taka zajawka od takiego małego dzieciaczka dosłownie. Od 5 lat uprawiam kukurydzę już. Napisałem też pracę magisterską na temat kukurydzy na Akademii Rolniczej po Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. No i poszedłem w zdrową żywność. To jest jedna część mojej działalności, a tutaj widać coś ciekawego, co bym tutaj chciał przedstawić. To jest chlebek na zakwasie z Opiszu. Z Opiszu i Samowszy. Tutaj widać takie, to są stare, takie historyczne odmiany. To jest Samowsza. To jest zboże, prastare zboże, bardzo cienkie ziarenka, które wymaga dużej opieki, które dziko rośnie, bardzo małe plony tworzy, ale tworzy niesamowity chleb, niesamowitej jakości, niesamowity w składzie minerałów,
to jest esencja po prostu chleba, to nie jest nawet chleb. To nie jest nazwać. Pod warunkiem, że nie rośnie przy S8 bądź innej autostradzie. No to jest oczywiste. I pod warunkiem, że jest uprawiane bez zastosowania herbicydów i sztucznych nawozów. Nawet ciekawostka tego zboża jest taka, że jeżeli dostanie sztuczny na przykład saletrę czy azot, to ono wylega po prostu. No i mówi samo o sobie, tak, że ono tego nie chce. Tak. Ono po prostu nie chce. A tu jest z tej samoprzy i z opisu chlebek, jak tylko to jest zboża, to tylko na zakwasie. Zakwas to jest coś, co po prostu przygotowuje wstępnie te mikroorganizmy, wstępnie zaczynają trawić te części ziarna. Niejednokrotnie ziarno zawiera takie jakby substancje, które są szkodliwe i to każde ziarno, czy owiec, czy pszenica, czy jęczmień, i jakby wstępnie te kultury bakterii neutralizują te szkodliwe związki, przygotowując właśnie w zakwasie, w procesie fermentacji, ten chleb potem do naszego układu trawiennego do trawienia. Ten chleb jest dużo zdrowszy. Jest dużo zdrowszy przede wszystkim przez to, bo zawiera cenne minerały, których w tych białych już mąkach jest faktycznie brak, albo są tam bardzo znikome ilości. Na przykład ciekawym składnikiem samoprzy jest luteina, taki składnik, który bardzo poprawia wzrok. To jest już mało spotykane, teraz dzisiaj uprawia się zboża w szerokiej skali. Jest rolnictwo nastawione na plon, bo niestety skupy płacą za ilość, nie za jakość. No i mamy taki efekt, jaki mamy, żywieniowy też. Ale ja dążę inaczej, dążę małymi ilościami, powolutku i jak widać, myślę, że będą tego efekty za jakiś czas. Bardzo dziękuję, przejdę do kolegi, bo kolega, że tak się wyrażę. Zapraszam jeszcze tutaj jako widzów, zapraszam do nas do Częstochowy. Takie fajne miejsce jest, spiżarnia Lokalne Pożywienie w Częstochowie, koło katedry. Czynne tylko w sobotę od 8 do 10. Na ulicy Mieczarskiego, to jest numer, między Krakowską, numer 1 przez 3, koło budynku Szybeksu, tam dużo ludzi zna to miejsce, bo tam jest galeria jurajska niedaleko, tylko soboty tam działamy i to jest nas kilku rolników, takich ekologicznych, między innymi tu kolega, mamy też sery, mamy innych rolników z warzywami, ja uprawiam wiele warzyw tutaj, no. Powiem tak, proszę, jak to się nazywa, odnaleźć mnie na Facebooku, udostępnić i wysłać adres w formie komentarza. Prosiłbym pana kontakt potem. Zaraz powiem. Dobrze, jest kolega. Tutaj kolega stoi. Tutaj widzę jakieś mydełka, tak? Tak. I prowadzimy inne rzeczy. Ekologiczną pasiekę zlokalizowaną w Aleksandrii na terenie Parku Krajobrazowego. Aleksandrii koło Konopnicy. I przy tej pasiece produkujemy sobie naturalne kosmetyki, wykorzystując produkty z tej pasieki jako surowce do tych kosmetyków. Również jesteśmy uczestnikami tej spiżarni, gdzie bardzo serdecznie zapraszam, bo jest to naprawdę piękna inicjatywa, gdzie można kupić wiele ekologicznych produktów od prawdziwych pasjonatów, takich jak Paweł, czy innych rolników, a również uzyskać bardzo dużo wiedzy, tak? Bo jest to społeczność. Nie polega to tylko na samym handlu, czy na samej sprzedaży, ale przychodząc tam, można porozmawiać, można odwiedzić, czy nas, czy każdego z... Na razie będziemy kończyć, bo nas będą zagłuszać i tak pana nie będzie wiele słychać. Podejdę, potem powiem, gdzie mnie znaleźć. Dobrze, zapraszam. A nawet sobie tak postawię, daj pan telefon, to panu znajdę. Bo trzeba się zalogować na swoim koncie, na Facebooku.
siłę, brawa na dobry początek, drodzy Państwo, kłania się jednych dworniczy. Ja bym chciał usłyszeć również Wasze głosy i Waszą siłę. No to na moje takie 3-4, ręka w górę, wszyscy głośno krzykną, przystań, dobra? Uwaga, 3-4! Jest dobrze, ale wiem, że może być jeszcze lepiej. Uwaga, 3-4! Super! No to drodzy Państwo, w takim razie zapraszamy na nasz koncert i rozpoczynamy od utworu, od którego my wszystko zaczęliśmy. Nosi tytuł Moja Nadzieja. Każdą noc i dzień czekam choć na mały znak, gdyby przyszła tu i zmieniła wokół świat. Pójdę tam, gdzie noc lata się z początkiem dnia, by usłyszeć ją, że już trumni szumie traw. Moja nadzieja przynosi wiarę co dnia, jest jak kojący ciepły deszcz, co zmierza twarz. Moja nadzieja ułoży miłosny wiersz, by w końcu mogła spełnić się, co tylko chcesz. Śpi barwa minut, króli jak mięciutki kot, nie zagraj swój sen w niespokojną, ciemną noc. Moja nadzieja przynosi wiarę co dnia, jest jak kojący ciepły deszcz, co zwierza twarz. Moja nadzieja witam pierwsze pary, które pojawiły się tutaj pod sceną, to znaczy mówię o tańczących oczywiście, właściwie pierwsza para. Ja myślę, że Państwo znajdziecie za chwilę naśladowców. Mam taką nadzieję, bo oczywiście do tego zachęcamy, drodzy Państwo. Ja bym tylko minimalnie prosił jeszcze w odsłuchach, tak? Delikatnie, tak? Dobra? Super. I drodzy Państwo, teraz piosenka, która mam nadzieję pobudzi wszystkich właśnie do zabawy, bo dzisiaj zapraszamy na takie party, nasze party, właśnie z naszymi piosenkami, bo to piosenka, którą będziemy mieli, którą prezentujemy w takim naszym lokalnym śląskim radiu Silesia. I w tym radiu codziennie rano ta piosenka właśnie leci, aby wszystkich obudzić, aby namówić do wstawania. Bo do jakich właściwie należycie? Do tych śpiochów takich, czy do tych, którzy wstają wcześniej, takie wczesne rankiem ptaszki? To drugie. A o drugiej wstaję. No świetnie. Ja też szczerze powiem, lubię czasami trochę pospać i mi się to też zdarza, ale o tym to za chwilę. W takim razie kolejny utwór nosi tytuł Wstawaj, nie udawaj.
moi drodzy. Rączka w górze, kiwamy lewo, prawo. Wszyscy pomachajcie do siebie. Ale to może za chwilę, dobra? Jak to dobrze czasem tak polenić się, móc nie myśleć choć przez moment, co ci nie się dzieje. Aż tu ktoś przez sen nagle mówi ci, głośno krzycząc już od progu drzwi: wstawaj i nie udawaj, do pracy stawaj, bo szkoda marnować czas. A więc wstawaj i nie udawaj, a innym dawaj uśmiechy każdego dnia, tak jak ja. Słuchajcie, w takim razie ja was chcę namówić do takiej małej aktywności fizycznej. Rączka w górze, machamy lewo, prawo, tak jest. Trzeba się trochę rozruszać. Bardzo dobrze. Party weekend minął, w głowie tu podmew. Szkoda, że już się skończyło, taniec, wino, śpiew. Jeszcze dusza dzwoni, imprezowy ton. Najważniejsze trzymać poziom, gdy ucieka pion. Ach tu jak przez sen w uszach dźwięczy ci znów natrętny głos od progu drzwi. Wstawaj i nie udawaj, do pracy stawaj, to szkoda marnować czas. A więc wstawaj i nie udawaj, a innym dawaj uśmiechy każdego dnia, tak jak ja. Hej! Jak się umawialiśmy? Rączka w górze! Mówiłem wam, że Iwo bardzo lubi brawa. Wstawaj i nie udawaj, do pracy stawaj, bo szkoda marnować czas. A więc wstawaj i nie udawaj, a innym dawaj uśmiechy każdego dnia, tak jak ja. No brawo dla wszystkich tych machających już tutaj do nas. Bardzo się cieszymy, drodzy państwo. To do jakich należycie? Do tych, co lepiej pospać trochę dłużej, czy do tych rannych ptaszków? Kolega do rannych ptaszków, a przed chwilą mówił, że do drugiej lubi pospać, nie? A w nocy? A dobra, teraz rozumiem. No to teraz wszystko jest jasne. Powiem wam tak, ja lubię czasami trochę dłużej pospać, ale to wszystko, potem jest kłopot trochę ze wstawaniem rano. I ja powiem szczerze, to wszystko zależy od dobrego budzika. Poszedłem kiedyś do takiego kolegi, wiecie, na taki męski wieczór, żeśmy poszli mecz oglądać. No skończyliśmy oglądać, to już tak świtało lekko. Wiecie, na czym to polega, nie? No i kolega... Jak żeśmy weszli do jednego pokoju, do niego patrzymy, a on na ścianie ma taką wielką, normalnie żeliwną wannę, wyobraźcie sobie. Już teraz takich żeliwnych nie ma, a on jeszcze miał. Ja mówię, co to jest? Po co ci to potrzebne? A on gada, no to jest taki specjalny budzik z kukułką. Ja mówię, niemożliwe, jak budzik z kukułką, jak to działa? Mówi, poczekajcie, zaraz wam pokażę. No i on wziął taki wielki młot. Jak przywalił w tą wannę, tak nagle ona zabrzmiała jak dzwon Zygmunta, dosłownie. No i powiem wam, on mówi tak, poczekajcie, zaraz dowiecie się, która jest godzina. Patrzymy, a tu nagle do drzwi. Bu, 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 bu. I o, tak było nad ranem, więc nam pasowało ABW albo CBA, nie? Oni tak przychodzą zawsze o tej porze. A tu się okazuje, on otwiera drzwi, patrzymy, a tam taki zaspany sąsiad jego w piżamce i puka się po czole, mówi: sąsiad, kurde, co ty robisz? Kurde, jest czwarta nad ranem. No i właśnie, taki zegar z kukułką, powiedzcie, nie obudzi każdego. No to dobrze, drodzy państwo.
Jak już zostałem zapowiedziany wcześniej, kiedyś należałem do takiej formacji muzycznej, która zwała się Blue Party. No niestety ten Blue Party już nie istnieje, ale piosenki pozostały. No to teraz chcę zaproponować taką wiązankę właśnie największych przebojów zespołu Blue Party. A zaczniemy od utworu, z którym pojechaliśmy do Must Be The Music, taki program w telewizji Polsat. Tam zostaliśmy zaproszeni i zaśpiewaliśmy właśnie na scenie w Warszawie przed wielkim jury, gdzie bardzo pochwaliła nas chora, co nas bardzo cieszy. No to zaśpiewamy teraz wam tą piosenkę, a piosenka nosi tytuł Słodka Witamina. Kto zna, mam nadzieję, że będzie śpiewać razem z nami. Uwaga, wszystkie rączki klaszczą! Zaśpiewać, albo przynajmniej powiedzieć prosto w oczy.
zabujamy w domie. No to uwaga, ruszamy! Podziwiam tą kondycję. Podziwiam kondycję, kolegi. No bo my tu, drodzy Państwo, co prawda chłodek fajny i nas nieco chłodzi, ale myślę, że atmosferę jeszcze nieco rozgrzejemy za chwilę. Póki co zostaje nam ostatni w naszym bloku w takiej wiązance piosenka zespołu Blue Party, którą byśmy nieco przerobili. Jest to właściwie znany, biesiadny utwór. Znany to mam nadzieję, że zaśpiewacie razem z nami. A mówi o tym, że najfajniej jest na winobraniu. No to zapraszamy, winobranie! Nie wierzę, że nie znacie. Uwaga, będziemy słuchać, czy śpiewacie. Tylko z sobą, moja dziewczyno, chciałbym zapłycić dzisiaj choć raz, kiedy dojrzewa czerwone wino i kiedy z piorun nadchodzi czas, staniemy razem do środku winnic, który dojrzewa złocisty plon. Zerwie mi kilka słodkich winogron, aby spróbować
fajny, no nie? Tylko z tobą, moja dziewczyno, chciałbym zatańczyć dzisiaj choć raz. Kiedy dojrzewa czerwone wino i kiedy z pioru nadchodzi czas. A kiedy słońce zajdzie za góry, wtedy się zacznie zabawy czas. Odrzućmy na bok troski i zmartwienia, trzeba się bawić, tańczyć i śmiać. Przyjeżdżaj na winobranie, przyjeżdżaj koza na mało. Na stole z wami na stanie, spróbować warto choć raz. Jeszcze raz! Przyjeżdżaj na winobranie, przyjeżdżaj koza na mało. Na stole z wami na stanie, spróbować warto choć raz. Wszystkie ręce! Przyjeżdżaj na winobranie, przyjeżdżaj kochana ma. Na stole z nami na stanie, spróbować warto choć raz. Hej! I wszyscy! Tam was też widać. Niesamowici jesteście, drodzy państwo. Myślę, że was chyba nie zabijemy z tymi naszymi zaśpiewkami. No, tak może być. To właśnie, chciałem powiedzieć teraz, że kolejna piosenka będzie opowiadać o tym, że czasami echo nam pewne rzeczy podpowiada i czasami go gdzieś tam dłużej nieco słychać gdzieś w tle. W tle to tak bywa różnie właśnie, bo chciałem powiedzieć w ogóle, że myślą przewodnią naszego koncertu też jest tutaj tej słownej części jest takie stwierdzenie, że małżeństwo, słuchajcie, to jest piękna rzecz, no nie? No niech ktoś powie, że nie. A będę bardzo podziwiał, szczególnie panów, którzy się odważą. Nie, małżeństwo to jest piękna rzecz, chociaż jak wszystko co piękne, czasami ma swoje skutki uboczne. No ja powiem szczerze, w moim przypadku to są dzieci. Te skutki uboczne. Drodzy państwo, małe dzieci, to wiecie, jak są takie malutkie, takie jeszcze drobniutkie, takie pachnące, wiecie, mięciutkie i w ogóle śpią tylko, w ogóle nic nie chcą. To są takie fajne, żeby się chciało je skrupać, nie? A jak podrosną i mają 18 lat, to się żałuje, że się ich nie zeżarło po prostu. No poważnie, mówię wam, to znaczy z własnej autopsji wiem, no. Z własnej autopsji, to jest takie stwierdzenie bardzo fajne zresztą. Drodzy państwo, powiem wam, że kiedyś żeśmy z żoną poszli do takich znajomych i ci znajomi mieli akurat pępkowe. No to żeśmy poszli ich tutaj docenić jak najbardziej. No i poszliśmy, posiedzieliśmy chwilę i tak zaczęliśmy z nimi rozmawiać i my z nimi normalnie gadamy, nie? A oni nagle coraz ciszej zaczynają, coraz ciszej. W pewnym momencie ja się zastanawiam, mówię, słuchajcie, co wy tak po cichu jakoś, nie? Bo dziecko śpi. Jak to dziecko śpi, jak puste łóżeczko? Gdzie macie to dziecko? On pokazuje, na szafie. Mówię, na szafie? Dziecko na szafie? Kto to kładł dziecko na szafę, nie? Z jakiego powodu? On mówi tak, bo jak wypadało z łóżeczka, to my nie słyszeli. Szafy jednak niosło, aż echo leciało, no. I właśnie o tym ta kolejna piosenka nosi tytuł Echo.
Tam jest pewien motyw muzyczny, który może nieco przypominać pewien znany utwór z repertuaru nie będę mówił, bo będzie wszystko wiadomo. Znany utwór z lat 80. takiego rockowego zespołu. To był wielki, wielki przebój. Ale o tym za chwilę. Kojarzy się ten właśnie motyw muzyczny? Manam! Bardzo dobrze! To piosenka z repertuaru zespołu Manam ma bardzo podobny właśnie ten motyw muzyczny. A dokładnie piosenka? Bardzo dobrze, kocham cię kochanie moje. Widzę, że samych specjalistów tu mamy muzycznych, że tak powiem. Brawo dla pana! Brawo dla pana! Należą się oczywiście. Drodzy państwo, powiem wam szczerze, że chciałem powiedzieć, że kolejna piosenka to nosi tytuł Tak być nie miało. I to jest utwór, który opowiada o tym, że czasami zdarzają nam się różne sytuacje, gdzie czasami coś wychodzi nam nie tak, jakbyśmy chcieli, no nie? Mój kolega miał taki przypadek właśnie, obudził się na Ojomie i na tym Ojomie, wyobraźcie sobie, nic nie pamiętam, co się wydarzyło. W końcu pani, która przyszła opiekować się nim, mówię tutaj o pielęgniarce, mówi, co pan nie pamięta, co panu się wydarzyło? Przecież był pan z żoną na zakupach. A on tak myśli, no, zaczynamy coś świtać. Jak to z żoną na zakupach, co się wydarzyło? A on mówi tak, no ona weszła do przymierzalni. Razem wzięła sukienkę oczywiście, chciała przymierzyć. Po jakichś 5 minutach szarpania się gdzieś tam, obijania słyszy, gdzieś tłukło się coś w tej przymierzalni. I w końcu zdecydował, mówi, kochanie, jak tam u ciebie? A ona mówi, ha, popatrz, za mała. A on tak z głupia rzucił taki żart. Sukienka czy przymierzalnia?
No i to była ostatnia rzecz, którą ona pamięta. Od tego momentu no niestety już więcej nic. Czarna dziura. W takim razie tak być nie miało. No to uwaga, będzie hasło i ocen. To już świetnie znamy. Uwaga! Wielkie brawa dla nas!
być nie miało, a wręcz odwrotnie, drodzy Państwo. Pięknie cieszymy się właśnie, że tak właśnie wyszło. Jeszcze raz wielkie brawa dla Was szczególnie. Pamiętacie nasze zawołanie? To może teraz na przystań. Głośno ja krzyknę. Przystań, wszyscy ręka w górę i hej! Uwaga! Przystań! No ja wiem, że fajnie, ale ja wiem, że jeszcze może być lepiej. Przystań! No niesamowicie jesteście, naprawdę. Słuchajcie, drodzy Państwo, no to teraz mamy piosenkę, która aktualnie, że tak powiem, jej teledysk pojawia się w szlagierowej liście TVS w telewizji Silesia. Jest właśnie na liście. Dzisiaj będziemy z uwagą słuchać, które miejsce zajęliśmy w zeszłym tygodniu, 6. No to może udało się lekko awansować. Zobaczymy, dopiero od tygodnia właściwie jest notowana ta piosenka, ona się tytuł Happy Land. Piosenka, która mówi o tym, że każdy ma swój taki happy land, czyli taką krainę szczęśliwości, no nie? Zdarzyło się, naprawdę różnym ludziom różne rzeczy są potrzebne do szczęścia, czasami naprawdę niewiele. Ja nawet byłem świadkiem kiedyś, jak byłem w pewnym dużym mieście i tam, przechodząc przez dworzec kolejowy, trafiłem na parę żulisiów takich, wiecie? No po prostu para żulisiów, wiecie jak wyglądają. Ludzie naprawdę szczęśliwi, mają swój happy land, czyli swój szczęśliwy świat, nic i więcej nie potrzeba. I oni tak siedzieli i on chciał zaimponować tej swojej żulisiowej, ten żuliś, i wyciągnął rękę, podniósł mankiet i mówi: zobacz, kochanie, zrobiłem sobie taki tatuaż schenny. A ona tak patrzy, mówi: schenny? To słyszałem, że to bardzo pod wodą schodzi, nie? A on mówi: wiesz co, mam go 2 tygodnie, ale jeszcze nie próbowałem. No. Powiedzcie, czy dużo trzeba do szczęścia, nie? Ale on się chciał też tak odwdzięczyć i mówi: wiesz, kochanie, powiem ci, że jak tak patrzę na ciebie, szczęśliwy człowiek, nie? To przypominasz mi wakacje, jesteś taka jak wakacje. Ona sobie tak pomyślała: pewnie taka gorąca. A on do niej mówi: nie, taka bez szkoły. No, naprawdę dużo do szczęścia ludziom nie potrzeba, no. No w takim razie teraz, drodzy Państwo, piosenka Happy Land, gdzie mamy taki prosty ruch sceniczny. W refrenie, gdzie są słowa Happy Land, to mamy ha, ha, Happy Land. Możemy spróbować. Dwa razy i dwa razy do przodu. Ha, ha, Happy Land. Świetnie Wam idzie. No to myślę, że nie ma co czekać. W trakcie piosenki doszlifujemy wszystko. I drodzy Państwo, w takim klimacie bardzo wakacyjnym, bez szkoły.
No pięknie nam się zrobiło, drodzy Państwo. Pięknie, żeście tutaj oczywiście zatańczyli, że tak powiem, razem z nami. Co prawda na siedząco, ale też się liczy. Drodzy Państwo, no to powiem tak. Kolejna piosenka, jaką dla Was mamy, to utwór, który nas nieco przeniesie wyżej. Bo będziemy tak gdzieś w chmurach, w niebiosach, nawet bym powiedział. Bo piosenka nosi tytuł Mój Anioł Stróż. Każdy ma jakiegoś swojego anioła stróża, nie? Ja mam. Macie? Tak, o, to jest pan anioł stróż. Nie, no brawo, oczywiście. Brawo, tak jest. No, ja się cieszę bardzo, że pan tak tu oficjalnie przed wszystkimi, bo ja oczywiście też tak myślę, że moim aniołem stróżem jest oczywiście moja żona, ale ja myślę, że zdarza się, że co niektórzy mogą powiedzieć, że ich aniołem stróżem na przykład jest teściowa, no nie? Kto dzisiaj przyszedł z teściową na festyn? Na dożynki? Jest ktoś, kto przyszedł z teściową? Ja wiem, że się wstydzi. I znaczy boicie powiedzieć. O, tak. Jednego znam. No i dobrze, drodzy, powiem wam szczerze, ja naprawdę podziwiam odwagę tutaj, dlatego że wiecie, z teściowymi to jest tak, że o teściowych jest najwięcej żartów i kawałów, nie? To jest taki, ja nie wiem czemu akurat obiekt, który często jest właśnie w kawałach obśmiewany. Chociaż czasami bardzo sympatycznie. Chociażby przykładem jest taka zagadka. Co to jest w nocy kłapie, a... w dzień kłapie, a w nocy pływa. No, kto wie? Co niektórzy wiedzą. To jest szczęka teściowej, nie? No właśnie. To ja, no, powiedzcie, że nie sympatyczne żarty, nie? Szczególnie dla zięciów. Albo ja, to jest różnica między na przykład teściową i rakietą. No, nie ma żadnej. Bo i jedna, i druga jest tak samo głośna. No, co niektórzy też to potwierdzają. Ja wam powiem, mój kolega też był taki, swoją teściową bardzo kochał, ale ona jakoś go nie za bardzo, nie z wzajemnością. Dlatego, że cały czas na niego narzekała. Robota cię się nie trzyma. Pieniądze ci się nie trzymają. O dzieci nie dbasz. O porządek nie dbasz. No w ogóle wszystko źle i niedobrze. Nie do rajda. Nie jakiś i tak dalej. I w końcu w któryś momencie on się tak zmobilizował. Znalazł pracę i dzwoni do teściowej. Mówi, teściowa, mam dla teściowej dobrą informację. Znalazłem pracę. Ona, o ty, nie do rajda. Na pewno, jaką, że to pracę znalazłeś? On mówi, no teściowa, znalazłem pracę, jestem komornikiem. Ona, co? Taka zdziwiona. No właśnie, to już teraz teściowa wie, w jakiej sprawie do teściowej dzwonię, nie? Tego niespłaconego kredytu. No i patrzcie, tak źle i tak niedobrze, no nie? Także z teściową różnie bywa. Mój anioł stróż to kolejna piosenka, która między innymi o teściowej może opowiadać. Chociaż każdy może mieć tego swojego anioła przy sobie. Słuchajcie, to w takim razie, żeby nam się ręce nie zastały, klaszczemy! Dobrze, może zatańczyć.
Się odzywało, ale to za chwilę, drodzy Państwo, bo teraz chcieliśmy Wam zaproponować pewną piosenkę, znowuż taką nieco wspominkową, czynię to wyjątkowo, dlatego że to nawiązuje znowuż do tej przeszłości, którą spędziłem w zespole Blue Party. Tam też tworzyliśmy 10 lat, drodzy Państwo, więc jakiś kawałek czasu i na pewno te piosenki gdzieś czasami się Państwu mogła obić o uszy. A jedna z nich, jak się okazuje, dosyć sporą popularność zdobyła, chociaż nie jest jakimś bardzo takim energicznym utworem, wręcz odwrotnie. Piosenka nosi tytuł Okno na świat, a opowiada o tym, że warto otwierać to okno na innych ludzi, na inne sytuacje i inne możliwości, które nam się czasami mogą zdarzać, a my ich często nie zauważamy. Więc drodzy Państwo, właśnie teraz Okno na świat, jeszcze wspominkowo zespołu Blue Party. A można zatańczyć, śmiało, zapraszamy. Na pewno wiesz, że każdy swoje ma okno, przez które świat ogląda. Nim ważne zło, aktorów wielu gra. Fascynująca to historia, choć każdy z nich wyświetla inny film. Tu dzieci śmiech, tam ludzie w biegu. Bywa, że ktoś dostrzeże ciebie w nich, uśmiechnij się i otwórz je. Do domu wpuść rozdziany brony słonka i ciepły wiatr. Co będzie pośród drzew, pozdrawiaj tych, co gnają gdzieś bez słońca. I słuchaj się za chwytę, i dla tych babów się. Ten piękny świat masz obok siebie, czasami szuka domu, jest blisko oka. Więc oceń to, co ma za ciebie, i pomyśl w końcu mija. On jest naprawdę wart. Choć w oknie tym obrazy mienią się, i widzisz zakochanych ludzi. Ich czuły gest, zlecione ręce dwie, uczucie, które w nich się budzi. I patrząc w dal, zastanów czasem się, jak wiele widzisz w nim radości. Choć szybko dla, to życie nasze dnie. Uśmiechnij się i otwórz je. Do domu wpuść rozgrzane promy słońca i ciepły wiatr, co będzie pośród drzew. Pozdrawiaj tych, co grają gdzieś bez końca, i słuchaj się za to.
Również, a pięknie tutaj, drodzy Państwo, odreagowaliście, pomachaliście do nas. No właśnie, otwierajcie okno na świat, bo to naprawdę najlepsze miejsce, gdzie można znaleźć porozumienie z innymi ludźmi. Szanowni Państwo, teraz chcemy zaproponować Wam taką podróż. Siadamy do rakiety. Do tej rakiety, co jest tak głośna jak? O właśnie, zapamiętaliście. No właśnie, do tej rakiety wsiadamy, żeby nie robić hałasu już. Od razu odpalamy silniki i podążamy bardzo wysoko wśród gwiazd. Za chwilę będziemy, a dokładnie to będzie taka nasza odyseja do gwiazd. To też piosenka, do której nagraliśmy teledysk. I ta piosenka jak najbardziej również można ją zobaczyć na YouTubie na przykład. A my dziś specjalnie przystajemy dla Was. Wsiadamy do rakiety. 3, 2, 1, ruszamy, odpalamy. I drodzy Państwo, lotki wysoko. Pomachajcie do siebie. Spójrzcie, jak się ten blask. No jest odyseja do gwiazd, ze mną chodź, przestań się bać. Zacznij wyżej niż tam, a nie nic, nie stać.
Doskonale! Brawa dla was wszystkich! Wspaniale, drodzy państwo! No, ja poczułem się na chwilę rzeczywiście jak wśród gwiazd. Ale gwiazdami w tym utworze byliście wy, oczywiście. I tu wam pięknie dziękujemy. No to w takim razie teraz nieco zmieniamy nastrój, dlatego że piosenki, które napisałem na moją pierwszą płytę, płyta nosi tytuł Moja Nadzieja. Są bardzo różnorodne te piosenki. Między innymi na przykład teraz mamy taki utwór, którego tytuł brzmi To Twoja Gra. Ale to piosenka taka trochę rapowana w pewnym momencie, więc myślę, że nawet mam nadzieję, że ci młodsi, którzy rap lubią na przykład, również znajdą tu coś dla siebie. To Twoja Gra to jest taka piosenka, która opowiada właściwie o tym, że czasami te gierki takie szczególnie, bo jak mówiliśmy motto naszego koncertu, małżeństwo to jest piękna rzecz. Tak, ale od czasu do czasu takie gierki się zdarzają. A ja tak to wprowadziłem, że tak powiem, już w życie, bo nawet mi się udało moją żonę nauczyć, słuchajcie, grania w pokera. I to był świetny pomysł. Dlatego, że ostatnio mi bardzo szybko brakowało pieniędzy po wypłacie. No to do 10 to było maks od pierwszego. No teraz 15 żeśmy zagrali, powiem, że pół tej wypłaty odegrałem się. Także to jest dobre. No właśnie, od czasu do czasu warto spróbować, panu też tutaj polecam. Więc w takim razie porapujemy sobie troszeczkę, to twoja gra! Yo! No to teraz w takim razie wszystkich raperów zapraszam pod scenę! Wiesz, tak szalej, a mnie mijasz obok jak dzień. No i uwaga! Ruszamy! A wygram ja!
Tak właśnie, drodzy Państwo, z tymi gierkami bywa. To czasami to jest, powiem Wam szczerze, taki czeski film, no nie? Też się zdarza w tym małżeństwie, bo wiemy, że małżeństwo to piękna... No właśnie, tak. I to tutaj, drodzy Państwo, jest bezsporne. Natomiast teraz mamy taką piosenkę, która opowiada o tym, że życie to czasem jest jak film. Czasem jak komedia, a czasem jak dramat. My dzisiaj dramatów nie potrzebujemy. My dzisiaj tylko i wyłącznie myślimy o komedii i o ewentualnie filmie muzycznym. Takie też gatunki mamy. To jest piosenka, którą napisał mi tutaj, jeśli chodzi o muzykę, Zbyszek Lemański. To dosyć znana postać na rynku muzycznym. Zbyszek Lemański występuje też na śląskiej scenie muzycznej, ale nie tylko, bo w disco-polowych stacjach też występował jako doktor Maniana. I takim właśnie, takim lekkim disco-polowym repertuarze też występuje. A dziś napisał nam taki utwór, którego klimat jest nieco inny, ale myślę, że mam nadzieję, że Państwu również przypadnie do gustu. Nosi tytuł Życie jak film. A to uwaga, rączki w górze! Ha, ha. Śmiało, kto chce, może zatańczyć. Wspomniał tak.
Państwo, sprawdzamy wasze gardziołka, bo ja nie wiem, czy już byście lekko zesłabli. Na hasło przystań, głośny hej. Przystań! No nieźle jest, ale wiem, że może być lepiej. Przystań! Świetnie! Dobrze, drodzy Państwo. Ja tak trochę podkręcam tempo i jakby atmosferę, a teraz będzie taki bardzo fajny i, że tak powiem, nostalgiczny, nawet bym powiedział romantyczny utwór, którego tytuł brzmi Bądź mi oddechem. To na naszej płycie jest piosenka, która zbiera naprawdę bardzo pozytywne opinie, co niektórzy twierdzą, że to na naszej płycie jest najlepszy utwór. Bardzo bym sobie tego życzył i oczywiście będę się cieszył, jeśli Państwu też się spodoba. Natomiast powiem, z tym oddechem i z tym romantyzmem, to wiecie, jak to w małżeństwie, bo małżeństwo to jest jednak piękna, no oczywiście, że piękna rzecz. I w tym małżeństwie, szczególnie na początku, różnie bywa. Mój taki znajomy też ma taki przypadek, że właśnie on świeżo się hajtnął, dosłownie jakieś parę miesięcy, 2-3 miesiące temu, i wychodzi na balkon, a jego sąsiad obok akurat stanął też, i tak do niego się zwraca, chciał tak, wiecie, zagadać, może nawet pogratulować. Mówi: witam, drogi sąsiedzie, słyszałem, że się pan podobno ożenił. A on tak puścił głowę i tak myśli, mówi: aha, rozumiem, że u pana też to już słychać. No, tak to jest. Małżeństwo to jest piękna rzecz, to wszyscy o tym wiemy. Drodzy Państwo, no, ja powiem szczerze, że ta jego żona, piękna kobieta, aczkolwiek trochę chciała zrzucić na wadze i tak sobie ostatnio stanęła podobno na wadze, kolega mi opowiadał i mówi: kochanie, popatrz, 2 kilo mniej. A on już mówi: nie ciesz się aż tak bardzo, ty się dzisiaj zapomniałaś pomalować, to dlatego. No tak, ale powiem wam szczerze, że ona też z gotowaniem to średnio, tak z tego co on opowiadał, bo mówi, że te całe 2 miesiące po tym ślubie to cały czas gotuje dobrze, smacznie, ale cały czas gulasz. I on w końcu się odważył i zwrócił się do niej i mówi: może ty byś jednak spróbowała coś innego niż ten gulasz, on jest bardzo dobry, ale jakby tak coś dla odmiany. Ona tak popatrzyła na niego, mówi tak w oczy prosto i mówi: no wiesz co, ja za każdym razem próbuję gotować coś innego, ale zawsze gulasz wychodzi. Także wszystkiego się trzeba nauczyć, Państwo pewnie o tym bardzo dobrze wiedzą, a ja myślę, że my możemy również doprawić, że tak powiem, te uroki małżeństwa piosenką Bądź mi oddechem. I teraz można, drodzy Państwo, złapać się pod rączki, nawet na siedząco, i pokołysać na lewo, na prawo, śmiało. Ustami poruszał tak, wtedy każda mowa.
zachowany bar, który zatańczy. Dajcie sobie pójść tak fajnie, żeby było, no, romantycznie. Ja widzę, że chyba nie wszystkie małżeństwo ze sobą będzie. Nie, ja nie chcę uciekać, się. Super. To, ale słuchajcie, buziak nikogo nie zabił podobno. To nie COVID. Nie trzeba się tego bać. Naprawdę. Także, drodzy Państwo, świetnie. Bardzo romantycznie nam się zrobiło. To nas bardzo cieszy. No to teraz mamy dla Was taką piosenkę, której tytuł brzmi Czekam. I to utwór, do którego napieciliśmy teledysk, gdzie wystąpiłem razem z moją żoną, która zechciała tam w tej piosence wystąpić, w tym teledysku. A piosenka jest tak utrzymana nieco w takim rytmie, gdzie pierwsza zwrotka nieco przypomina akordami piosenkę z repertuaru zespołu Queen, Radio Gaga, jest taki utwór. Może akurat Państwu gdzieś te dźwięki zabrzmią i tam też to zauważycie. W takim razie podkręcamy mocniej tempo, czekam! I wszystkie ręce maszą! Ale wszystkie ręce maszą! Sam, ze słońcem twarzą w twarz, przed oczami mam mej drogi szlak, drogi szlak. Idę tam ciągle sam, te włosy mierzy wiatr i marzę, by móc jej powiedzieć tak. A jak? Czekam na twój choć mały znak, czekam na luz ten słodki smak. Na wody gorące ciepłe mowy mówią twarz. Czekam na wiatr, co suszy łzy, czekam na jedno słowo my, na czuły gest, co powie mi, że kochasz tak. Dnia, a za mną drogi szmat, marzenia widzę jej, a nie skąd twarz, bo idę tam ciągle sam, wolno płynie czas i chciałby ze mnie mi powiedziała tak. A ja czekam na pół. Śpiewałem, mówię, że się czekam na spotkanie z Wami i się doczekałem. Drodzy Państwo, tak powolutku zbliżamy się do zakończenia naszego występu i naszego koncertu, a powiem Wam szczerze, czujemy się tu naprawdę jak u siebie, jak w rodzinie. Drodzy Państwo, uwaga, 3, 4, przystań! Jeszcze raz, przystań! Super! Ach, powiem Wam szczerze, bardzo, bardzo mi to odpowiada i Wasza energia i Wasza atmosfera, którą stworzyliście tutaj, jest wspaniale.
Proszę Państwa, no to w takim razie pozostaje nam już ostatnia piosenka. Tym razem jest to piosenka o optymistach. A myślę, że samych optymistów tu dzisiaj mamy. Są optymiści? Tak jest, bardzo dobrze, drodzy Państwo. Optymizm to jest ważna rzecz, która zawsze, musimy zawsze umieć. Na przykład taka pani, ostatnio byłem świadkiem takiej kontroli drogowej. Przychodziłem, akurat stała policja i kontrolowali kierowców. Jedną taką panią zatrzymali, taki nieco starsza osoba, nieco dojrzalsza, może tak powiedzmy. I zatrzymali ją, ona opuszcza tą szybkę. Policjant się przedstawił, mówi: droga pani, czy pani wie, za co pani została zatrzymana? A ona mówi: no nie, ale może mi pan powie. On mówi: no proszę pani, przekroczyła pani 70. A ona tak poprawia kapelusz, mówi: nie, nie, to ten kapelusz mnie tak trochę postarza tylko. Ona jeszcze nie miała 70, no przecież. Drodzy Państwo, optymizm to jest bardzo ważna rzecz, bo trzeba zawsze optymistycznie podchodzić do wszystkiego, zresztą z entuzjazmem i z takim, że tak powiem, radością. Mój taki kolega też poszedł na porodówce, akurat mu się urodził syn. Okazało się, przychodzi, a pielęgniarka położna przynosi mu to dziecko, fajny, taki mały, ale już pięknie, że tak powiem, różowiutki, pachnący synuś. I ona mu tak wręcza, on mówi: taki fajny, cudownie. A ona mu tak podając, mówi tak do niego: 3700. On wyciąga portfel, mówi: to nie tak drogo, nie? W sumie będzie co, no trzeba patrzeć optymistycznie i w ogóle nie trzeba się niczym przejmować. I ja myślę, że samych optymistów tu dzisiaj mamy. Więc teraz piosenka, która właśnie nosi tytuł Optymiści są weselsi, drodzy Państwo. I myślę, że nie trzeba będzie długo Państwa do tego przekonywać. Oczywiście mam nadzieję, że wszyscy głośno będą razem z nami i śpiewać, i klaskać, i można tańczyć. Uwaga! Są tacy wszędzie, co w pierwszym rzędzie, co dawać mi.
niesamowici! Wielkie brawa dla was! Uwaga, 3, 4, przystań! Świetnie, drodzy państwo, pięknie wam dziękujemy za wspaniałą zabawę, za wspaniałe uczestnictwo w naszym koncercie. I chciałem tylko przypomnieć na zakończenie, że śpiewała dla was Patrycja! Bardzo lubi brawa! Grał również Iwo! A całe zamieszanie prowadził Edek Dwodniczy! A teraz jeszcze! Od wszystkich! Jeszcze! Na poczekaliśmy, drodzy państwo! Dziękuję! Bardzo panu dziękujemy! Dlatego, że myśmy mieli diski gotowane! Nawet jakbyście nie chcieli! Czy możemy zagrać jeszcze? Bardzo nas to cieszy, drodzy państwo. To w takim razie specjalnie jeszcze raz dla was chcemy zagrać piosenkę, którą świetnie śpiewaliście razem z nami. A właśnie teraz, tak jak powiedziałem, dosłownie chyba o tej porze jest w telewizji TVS. Ten telewizor właśnie sobie leci, więc ja mam nadzieję, że dzisiaj właśnie przystaje i możemy jeszcze raz tą piosenkę zaśpiewać. Ha, ha, happy land. Uwaga! Ha, ha, happy land. Ja myślę, że wszyscy sobie z tym świetnie radzicie. No to jeszcze raz specjalnie dla was. Happy land! I uwaga, wszystkie matki klaszczą! Za wspaniałą atmosferę, którą stworzyliście razem z nami. Chciałem przypomnieć, śpiewał Elek Dworniczek razem z moim zespołem Patrycja i Iwo. Dziękujemy wam bardzo za wspaniałe przyjęcie. Mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia. Na dzisiaj to wszystko. Cześć! I przystań!
Dobra, słuchajcie, jak wszyscy. Brawo, brawo, brawo. I piszemy! Dziękuję bardzo. To była fajna muza. A w ogóle, słuchajcie, w górę ręce, zróbcie tutaj hałasu więcej. Piszemy! Ej, kochani, nie martwcie się, już za chwilę Andrę będzie z nami. My będziemy zmieniać przestrzeń. Słuchajcie, za chwilę będziemy tutaj te ławki brać z tego naszego placu, bo jak będzie Andrę, to nie będziecie tak tylko tutaj, tylko na całym placu, dobrze? Także jeżeli przyjdą strażacy i przeproszą was, to bardzo, bardzo przepraszamy. Słuchajcie, a teraz uczymy się takiego zawołania, było fajnie. Przystań! A teraz powtarzamy po mnie, uwaga! Przystań! Latem zimą! Jest najlepszą! Jesteśmy przy stajni, więc odwiedzimy jeszcze chłopaków z Ochotniczej Straży Pożarnej. Przy stajni, po prawej stronie. Dobry. Tutaj Wilcza Góra. W odwiedzinach. I Górki Stany. OSP Górki Stany. Tutaj sobie oczywiście można zrobić. Ja już nie robię zdjęć. Strażak. Witam serdecznie. Wiem. Chłopaki. Było bardzo to fajnie, a mi uciekł. Normalnie taki obiekt i mi uciekł. Ale już go nie będę terroryzował. No już dobra, wrócę. Telewizji. Jak elegancko wygląda, jaki umięśniony. Jo, jakie jajka twarde. Nie widzę jajek, ale umięśnienie widzę. Widzimy teraz. A chłopaki usuwają te ławeczki, które będą przeszkadzały podczas tańców, jak będzie Andrzej występował. Od organizatorów, okej? Słuchajcie, mówimy imię, a państwo na całym placu po imieniu macie klasnąć w dłonie i zawodzić. Tak, uwaga, próbujemy na imieniu. Bogdan! Ale to cały plac ma zawodzić. Tak, Bogdan! Tak, imię pani? Siak, twoje imię? Jadrę! Jacek, nie krzycz, bo mikrofon tam rozwalisz. Normalnie głos ma jak kiekura, normalnie. Jacek, a skąd ty jesteś? Dobra, a pan skąd? Przystań, tak. Dziękuję bardzo, słuchajcie. Mamy taki konkurs o polskich serialach, dobrze? Chłopaki, możecie tam włączyć, żeby trochę do nas moje CD. Tak, wyłączamy muzykę. Państwo pomagacie, słuchajcie, pomagacie. A jaki pani jest ulubiony serial? Ja grałem w Pierwsze Miłości. Ogląda pani? Oglądam. A Dzielnicę Strachu? Też grałem. A w Lombardzie? Ale nie wiem. No trzeba wejść na YouTube, Bogdan Wąchała, tam można sobie coś tam tego. A twój ulubiony? Komisarz Rex. Komisarz Rex ze względu na pieska? Tak. Ze względu na pieska, dobrze. Słuchajcie, czyli mamy tak. Tu są dziewczyny, tu chłopaki. Pierwsza odpowiada. Aneta, mów pełnym głosem. Chodźcie tutaj bliżej tutaj tego. Czyli tak, Aneta, daj głosu, bo ja trochę tak wiesz, wrzeszczę, nie? Mam dać głos? Tak. Hał! Ale nie, masz.